tom Archeologii Stargardu. Tradycyjnie książka ta została wydrukowana dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nieprzypadkowo spotykamy się w tym miejscu, pięknym, klimatyzowanym, przestrzennym miejscu. Jest to piwnica oficyny na parceli Targ Drzewny 19, która jest opisywana w promowanym właśnie tomie. I właśnie tutaj, 16 lat temu, działa się magia archeologii. W 2007 i w 2008 roku były prowadzone tu badania przez muzealników stargardzkich przy współpracy z studentami z Uniwersytetu Szczecińskiego i studentami z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I no, 16 lat temu to kupa czasu, ale koledzy, którzy tu kopali, którzy pamiętają, jak to jeszcze wyglądało przed zabudowaniem, opowiadali mi we wtorek, że tam za w rogu sypały się monety dwudziestowieczne. Trochę bardziej za mną był cały skład butelek winnych i to wszystko można będzie obejrzeć i przeczytać w kolejnym tomie. Byli to autorzy ze Szczecina, Poznania, Torunia, Gdańska, Wrocławia, Warszawy i oczywiście ze Stargardu. Bo wiadomo, że większość tego materiału, która została opracowana przez naszych muzealnych historyków i archeologów pod kierunkiem pana dyrektora Marcina Majewskiego. No i tutaj właśnie widzę niektórych autorów siedzących w pierwszym rzędzie: pani Monika Ogiewa-Sejnota, z tyłu pani Karolina Stań. Czy jeszcze ktoś? O, jeszcze Piotr Tarnawski siedzi w drugim rzędzie, tak się schował, tylko nie zauważyłam. Tak. I oczywiście, poza tym, że archeologia archeologią, fajnie się o niej pisze, no ale jak książka mogłaby powstać bez ilustracji archeologicznej? No, nikogo by to nie zainteresowało. Właśnie w tej dziedzinie ilustracji i grafiki miał pan Cyprian Ryż, który siedzi tam na samym końcu. Wspominała o tej nazwie Targ Drzewny. Ona nie funkcjonuje oczywiście dzisiaj w nomenklaturze oficjalnej naszego miasta, ale mam nadzieję, że kiedyś, jeżeli zaistnieje tutaj ta ulica, ta piękna, historyczna nazwa wróci i tak ten obszar będzie się nazywał. W pewnym momencie w XVIII wieku ta ulica nazywana była też Środkową. Środkową państwo znacie z innej części miasta. Mittelstraße, czyli Środkowa, też była tutaj, pierwsza. Na tym obszarze między dzisiejszą ulicą Grodzką a ulicą Kazimierza Wielkiego. Ulica Kazimierza Wielkiego, ten narożnik, to oczywiście dawna ulica Wielkich Młynów lub Wielkomuńska, Grozy Myrenstrasse, ulica Grodzka, to jest Radestrasse, której etymologia nie jest jednoznaczna. Odpowiedź na to i różne sugestie znajdziecie państwo właśnie w naszym tomie. I oczywiście kwartał zamykała ulica Świętojańska, ale przed reformą w XIX wieku nazywana była po prostu Krowią, czyli Kółestrasse. Dlaczego Krowią? Bo mieszkańcy miasta posiadali zwierzęta wewnątrz swoich zabudowań, których ślady znajdziecie państwo też w naszej książce. Dieta, między innymi, jak wyglądała mięsna, będzie można się dowiedzieć o wczesnych stargardzeń z XVIII czy z XVII stulecia, czy ze średniowiecza. A krowie właśnie, proszę państwa, dlatego, że te zwierzęta trzeba było oczywiście na łąki gdzieś przez bramy miejskie wyprowadzać. Te łąki były położone albo na Diną, albo gdzieś z przodu, czyli z strony Szczecina. I w tym momencie właśnie ta ulica była miejscem, przez które przepędzano krowy poza miastem. Jest to znany epizod wojny między Stargardem a Szczecinem, gdzie pamiętacie państwo, że Szczecinianie właśnie między innymi ukradli nam te krowy. Tak, ale do miasta się nie dostali i to jest taki ciekawy moment. Mogę ci podać, proszę. Ja przepraszam, ja bym przeszła, przepraszam, odfoliowała, bo nie wszystkie są odfoliowane. Przepraszam, przepraszam. Tak.